Cześć, jestem Pixpra, witam was w kolejnym odcinku z gry Minecraft. No i słuchajcie, kontynuujemy naszą przygodę na tym świecie. I co w dzisiejszym odcinku zrobimy? Przed chwilą, słuchajcie, byłem sobie w Netherze, żeby odzyskać trochę sobie, słuchajcie, moich przedmiotów właśnie tutaj. I tak, dobra, tu mam na razie perły. I trochę pereł uzyskałem na pewno. Tu mam jeszcze na pewno 6. Mam już cały stack. Jeszcze gdzieś tu podkładałem chyba. Dobra, nie wiem gdzie. I zdobyłem sobie 33 level na kopaniu kwarcu. I dzisiaj się postaramy coś zenchantować, coś połączyć, żebyśmy no właśnie trochę odzyskali tych przedmiotów, co straciliśmy w Netherze wtedy. I na pewno tak. Musimy sobie wziąć emeraldy. O, tu jest dużo. O, no i to mi się podoba. A w ogóle mam jeszcze jakieś części zbroi dioksowe. To już chyba nie będzie, bo w tamtych nie było, pamiętam. Dobra, i idziemy sobie coś kupić. Dobra, tak więc tu wbijamy, a właśnie. Badyle miałem mu sprzedać. Dobra, nie wiem ile ja tam napraw miałem. Ale na pewno muszę sobie kupić spodnie. Więc spodnie już są kupione. Więc to zaraz. Co jeszcze u tego zioma było? Jakiś mieczyk, siekiera. Dobra, tak więc słuchajcie, jeszcze to sobie zróbmy. Włóżmy sobie tu do pieca to żelazo. Właśnie sobie weźmy te całe deski. No w sumie całe tutaj dajmy. Weźmy sobie jeszcze tak, dajmy. No cały stack wsadźmy po prostu. Dobra, to jeszcze sobie tak przeróbmy. I zróbmy sobie z tego patyki. Patyki zrobione, więc właśnie, co ja miałem zrobić? Tu jest wydajność 1. Czyli tak. Myślę, że na pewno to, co zrobimy, właśnie jak się ten to całe koło do disenchantingu robiło. Czekajcie, czy ja może mam tu to całe koło? Nie ma. Nie ma. Dobra, to całe koło do disenchantingu trzeba zrobić. A więc nie, dobra, nie pamiętam jak to było, tak? Czy tak? Jest, kamień szlifierski. I idźmy na długo postawić. Pyk. Pyk. Wydajność 4. Jakby siadło jeszcze szczęście, no to bym był bardzo zadowolony. Dobra, lapis. Tu mam lapis. Dobra, tak więc robimy to chyba. No, raczej to robimy. Samo wydajność 4 siadło. Na łuk siada płomień, to dosyć spoko. Dobra, no co by się nam tu jeszcze przydało? Dobra, kilo, wydajność 4 jest dosyć spoko. Dobra, zbroję mamy już cało diaksowo. Nie wiem, czy miałem jeszcze tu gdzieś buty, ochrona 2, ale to na pewno by się przydało wtedy połączyć. Bo najbardziej to nam, słuchajcie, na kilofie zależy. Więc mamy 5 diaksów, no to 3 zużyjemy, no i już jest tak średnio, bo już mamy ich potężnie mało. Więc pyk, i co by siadło na kilof? Jakby siadło szczęście albo niezniszczalność, no to jest bardzo dobrze. Najlepiej szczęście, niezniszczalność 3. Dobra, i tak robię. Wydajność 4. Nie ma szczęścia i to mnie martwi. No już mamy kilof 5-3. Więcej diaksów nie mamy.
Dobra, mam jeszcze jeden pomysł. Też wydajność. Dobra, więc teraz tak, potrzebujemy znowu levela. Więc bierzemy to żelazo, to mało dało. Idziemy sprzedać patyki. I jeszcze chciałem sobie coś tu kupić. Myślę, że buty bym chciał na pewno połączyć. Tu by była ochrona 3. Dobra, tak więc idziemy sobie porozmnażać zwierzęta. Nie wiem, czy to mi da 30 level, no pewnie nie. Ja nie mogę, jeszcze tu są typy. Dobra, jakbym tak nie zginął i zrobił sobie tego rajda. No, to będę miał 30 level. Dobra, ej! To w sumie dobrze, że przyszli. Dobra, jeszcze jeden typek. Dobra. Nie, to w sumie dobrze, że przyszli jeszcze villagerzy, żeby mieli zniżkę, żebym coś od nich kupił. Tylko, że ja nie mogę zginąć, więc wolałbym się bić z łuku. Dobra, no dawać, dawać, dawać. Tu dużo expa sobie leży. Dobra, 29. Dobra, to teraz owce. Pyk, 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 pyk. Dobra, no i to jest chyba tyle. Więc tak, musimy sobie duże rzeczy odłożyć. Tak więc widzimy się po rajdzie. No i dobra, słuchajcie, rajd właśnie skończyliśmy. I teraz, słuchajcie, poszło dużo lepiej, bo się tak na nich nie rzucałem. Mamy teraz, będziemy mieli u villagerów zniżkę. Więc też będzie można tak level zdobyć. I teraz tak. Ja bym sobie chciał na pewno ulepszyć. Będzie to na pewno jeszcze chciałem sobie ulepszyć mieczyk. Bo bym zdisenchantował i zobaczył, jak właśnie on tu sobie działa. Dobra, więc wchodzimy w to. Pyk. Ostrość 4. Bier. To jest zarąbiste. Wtedy już będzie bardzo fajny mieczyk. Tylko tak, co ja tu miałem wziąć właśnie? Poodkładać tych rzeczy, których tutaj nie potrzebuję. Znaczy jedną siekierę to potrzebuję mieć. Pyk, pyk, pyk. Pyk, 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 pyk. Jakoś poty nawet dostałem. Dobra, tego nie potrzebuję. No i kolejny totemik na zapas 3 już mamy. Co jeszcze chciałem sobie wziąć? Dobra, badyle na pewno lecą. Dobra, ja mam tu jeszcze 10 diaksów i te buty właśnie. Dobra, weźmy sobie te całe patyczki. Weźmy sobie to, weźmy sobie jeszcze to. Lapis sobie weźmy, weźmy sobie emę. Butki sobie połączymy, będziemy mieli już ochronę 3. I to będzie zarąbiste. Kolejną rzeczą, nie wiem co będzie. A właśnie, miecz miałem sobie wziąć. Bo ten... No dosyć średni jest. Dobra, dawaj mi tu wszystko. A jeszcze strzał sobie miałem dokupić. Bo akurat tyle miałem strzał, że mi nie starczyło na cały ten... Na całego rajda. I nie sobie typów miałem, no... Trochę gorzej, bo musiałem ryzykować ich z miecza sadzić. Dobra, co ja tu jeszcze miałem sobie kupić? Nie, może sobie miecz kupię na zapas. Buty mogę sobie też kupić. Bo nie wiem, może buty też zdisenchantujemy.
I zobaczymy, czy nam niezniszczalność siądzie. Tak, tak zrobimy. Tylko najpierw mieczyk enchantujemy. Teraz robimy tak. Robimy tak. Ostrość 4. I odrzut 2. Czekajcie, czy... Odrzut... No na moby się może tak przyda. Może się przydać odrzut. Dalej. Miałem sobie zobaczyć, czy na killowie szczęście siada. Więc wezmę sobie tutaj taki killofik i zobaczę. Bo jeszcze znalazłem 10 diaksów właśnie tam w tej skrzynce, więc możemy coś sobie zrobić i dalej wydajność. Więc teraz tak, disenchantujemy to. Głębinowy wędrowiec, ochrona 2. Głębinowy wędrowiec mógłby się nam przydać. Ten mieczek w sumie też możemy zdisenchantować. Zmora stawonogów, no nie. Więc te budki moglibyśmy sobie też, żeby szybciej pływać. Chociaż wtedy chyba nie może być feather fallingu. Tak, wtedy nie może być feather falling. A feather falling da się tu normalnie tak wbić? Nie wiem. Dobra, ale mieczyk też już mamy zarąbisty. Tu mamy zarąbiste, możemy sobie połączyć. Więc sobie kupmy spodenki. Pyk. Jak już zdisenchantujemy, to będziemy 30 poziom mieć. Dobra, teraz disenchanting. Nie, no nie ma. Chrona przed ogniem. Kurde. Tutaj było co? Głębinowy wędrowiec. Zmora stawonogów. No wszystkie te enchanty są takie dosyć słabe na siekiery. Wydajność. No to na siekierę. A na łuk? Moc 4. Dobra, słuchajcie. Zabiłem sobie Squida i mamy 30 level. I właśnie myślę, że ten łuk na moc 4 może być to fajne, żeby zrobić sobie. Więc w takim razie robimy tak. I błagam, jeszcze niezniszczalność, żeby siadła. No kurde, teraz sama moc. Tutaj dalej nic fajnego nie ma. O, łagodny upadek 2. I to możemy sobie teraz zrobić. Tu jest ochrona 4. Nie, dobra, robię łagodny upadek. Dobra, a teraz co tu jeszcze by było? Odrzut 2. Niezniszczalność. Ochrona przed ogniem. Dobra, tak więc teraz przyjdzie czas na łączenie. Tylko nie wiem, czy do tego killoffa jeszcze mending teraz już dodawać, czy nie. Dobra, pyk, to już jest gotowe. Nie wiem, czy dodawać mending, dobra. Więc tak, zdejmuję sobie na pewno te buty. Dobra, to jest co? Łagodny upadek. Na przykład ochronka z ochronką długo sztuje 3. A czy to będzie więcej kosztowało? 4. 2. Ok. 4. 10. Dobra. Dobra, ochronka 4, łagodny upadek 2. Let's go. Tak, kosztujesz 13. Tak, 5. Okej. Więc dzisiaj sobie, słuchajcie, dużo nasz ekwipunek ulepszyliśmy, ponieważ sobie kupiliśmy tu diaksowe spodnie. I tu mamy zamiast ochronki 2, ochronę 3 i łagodny upadek 2. Plus mamy kilo w 5, 3 zamiast wydajność 1. Zamiast miecza ostrość 1 mamy ostrość 4, odrzut 2. I na łuku mamy moc 4. I dobra, to z takich przygotowań to na razie tyle. Ponieważ to jest dopiero no, początek odcinka. A po co my się tak przygotowujemy, słuchajcie? A po to, bo idziemy szukać sobie Ancient City. Właśnie w końcu chcę sobie znaleźć. I właśnie tego Wardena wam pokazać.
Tak więc dobra, to jest nasz ekwipunek, który bierzemy, no bardzo bym tam nie chciał zginąć. Więc mamy jeden totem, no nie wiem czy nie brać drugiego zapasowego. Kurde, nie wiem. Bo jeszcze mi tu zostanie dwa. Więc ruszamy na wyprawę. Trzeba będzie jakiś gór szukać. A przy górach właśnie będzie właśnie Deep Dark. No i nasze Ancient City. Ja się tu wybrałem w góry, niestety zapomniałem łóżka, więc to może być mały problem. Ale tu gdzieś myślę, że będziemy szukać sobie właśnie tego Deep Darku. Że właśnie tu musi być pokazane, że to jest na pewno biom górzysty. O tak, to jest ten wielki kanion tutaj. No i tam jest właśnie to. I podobno mamy szukać... Co to jest? A creeper. Do minus 45 kratki. Jak nie będzie, no to raczej już tam nie ma. Chodźmy tu gdzieś po tych górach. Ty, emeraldy tu są. Dobra, bo ja nie mam budulca, słuchajcie, żeby się tu jakoś wydostać. Więc sobie tak muszę chodzić. Ale no gdzieś wybierzmy miejsce, gdzie byśmy się mogli wkopać. Nie wiem, o, owca. Dobra, jak są owce, to ich będę bił, no bo z nich jest wełna. Tam są zwykłe bagna, tak? Tak, zwykłe niestety. Tu też są bagna zwykłe. Właśnie przy takich terenach podmokłych podobno nie ma tego Deep Darku. Dobra, ogólnie już zaczynamy się kopać właśnie w Deep Slate'cie. No i zobaczymy do tej całej minus 45 kratki. Jest minus 14. Dobra, no nic tu nie ma. Dobra, albo mam jeszcze pomysł. No przekopmy się tutaj na bok. No na razie to samo żelazo widzę. I przy okazji macie test Killoffa. Ja myślę, że jest naprawdę zarąbisty. Please, gro. Dobra, nic tu nie ma. Wyłażę stąd. Szukać czegoś innego. Znaczy w innym miejscu. A tu są te bagna. O, emeraldy tam są. Dobra, to są te całe zwykłe bagna. Ja nie wiem, no ten... Nie ma tego Deep Darku, nie ma. O, tu są też emeraldy. Nie ma tych całych na morze nowych bagien. Chciałbym wam to pokazać. Sam to chciałbym zobaczyć pierwszy raz na oczy. Jeszcze tego nie widziałem. Aha. Dobra, nie wiem, gdzieś idziemy tego szukać. Dobra, ja już sobie sporo dosyć podróżuję. Minąłem te góry, bo właśnie nic tam nie znalazłem. Tam jest jakaś wielka dziura. Zobaczmy, czym bym tam, czy tam może jest jakaś wielka jaskinia. Może bym sobie do tej jaskini wszedł. Może się wkopał, może akurat w tej górce. Może by coś było. Nie, to jest po prostu taka tutaj... dziura, ale to jest bardzo fajne miejsce na bazę. Aaaa! Creeper mi na łeb skoczył. A dobra.
Więc ja tu kiedyś byłem. Dobra, słuchajcie, nie wiem, gdzie mam tego szukać. Powróciłem gdzieś tu chyba do tych gór. Nie wiem, może gdzieś w tych górach to będzie. Proszę. Dobra, może będzie. Liczmy. Skopuję się. Dobra, słuchajcie, mamy tu jakoś jaskinię. No, tu jest przy tym właśnie. W tym biomie. Nie wiem, czy tu nawet gdzieś nie byłem wtedy. No i ten biom jest pod to całą górą. Nie wiem, może tu coś będzie, może nie. Dobra, jeszcze jest szansa. Wykopałem się stąd i myślę, że będziemy sobie na razie wracać do domu, bo trochę tu itemów mamy, mógłbym sobie odłożyć. I myślę, właśnie, że pójdziemy sobie w stronę spawna, bo pamiętam, że tam były dosyć spoko właśnie górki, więc tam byśmy się mogli wkopać. Tylko jest taki problem, że ja sobie zapomniałem kordów do chaty. Dobra, te się zmniejszają. Dobra. Chyba było 1300 na 1700. Zobaczymy. My już jesteśmy przy naszym domku. Więc no, zauważyłem, że dosyć blisko cały czas sobie chodzę. Bo mi to zajęło no, niecałe, myślę, 5 minut do dojścia do chaty. Więc sobie bym tu odłożył trochę i tam tylko. No, tu nie chcę mieć stychu w tej skrzynce. Słuchajcie, jestem właśnie tam, są te całe równiny. No i jestem na takim właśnie tutaj paśmie, tu jest jakaś jaskinia. Na takim paśmie, gdzie by mógł być ten Deep Dark, ale nie wiem, czy on jest. Bo tu jest też ta rzeka, to w sumie. No właśnie to by przez to nie było. Ej. To jeszcze nie jest blisko spawna, ale patrzcie, to jest dosyć obiecujące. Ej, naprawdę. Tylko, że tu jest ta rzeka blisko. Ale. Nie, no, zarąbiście to wygląda. Nie wiem, może to sprawdzę. Ej, tu jest taka płaska równina na górze. Ty, ja myślę, że tu jest Deep Dark. Wiecie co, ja się tu skopię. No myślę, że tutaj może właśnie być. Dobra, skopuję się gdzieś w tym miejscu i zobaczymy. Trafiłem na jakąś jaskinię. Tutaj jakiś tu jest creeper. Aha. No z takim mieczykiem no to już ładnie to wszystko idzie. No tylko jeszcze zbroja mogłaby być lepsza. Bo na od Wardena jestem chyba na dwa hity z takiej zbroi. Gdzie skopałem się na sam dół. Nic tu nie ma. No gro. Daj mi w końcu ten Deep Dark. No please, gro. Słuchajcie, wkopałem się. Prosto na spawner. Ja ten. Ej. Dobra. Ale oni sporo mi zadali. I uwaga, złote jabłko. Chlebek. Zbroja. Dobra, kości w sumie też mogę wziąć. To ładna jedna skrzynka była. Ale dobra. Spawner zawsze będzie exp. Góry. Tutaj no świetne dla Deep Darku.
i Ancient City, ale nie ma. Tu jest ten lodowiec. Ja się teraz wkopuję tutaj, bo nie wiem, jak tu tego nie będzie, to już mam załamkę. Bo nie wiem, no co tu musi być, żeby w końcu ten... Hello? Aha, mam X-raya. O, dobra, już nie mam. Dobra, on się ten X-ray nie pojawił pod nami. Jakby się pojawił pod nami, no to bym zobaczył, czy jest tu ten Deep Dark, czy nie. Proszę cię, gro. Jak tu nie będzie, no to jakie góry mają w końcu być? Na moim świecie też tu nie ma takich potężnych gór. Proszę, gro. Ej. To jest Deep Dark. Jest Skalk. I chyba Ancient City. Tylko żeby się Warden tu nie zrespił. Jest! Ancient City. O, tak. A, słuchajcie, tak więc w dzisiejszym odcinku to będzie tyle. W następnym odcinku sobie, słuchajcie, zwiedzimy właśnie to Ancient City. Będzie naprawdę fajnie, bo już w dzisiejszym odcinku no długo go nagrywam. Więc w dzisiejszym odcinku to będzie wszystko. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie. No i do zobaczenia w kolejnym odcinku. No i cześć!